Siemaneczko, jeżeli dobrze pamiętacie, kiedyś miałem na YouTube taki program, który się nazywał Dyskografia. To były gdzieś tam moje początki. Dzisiaj będzie kolejny muzyczny vlog, ale nie taki jak tamten. Dzisiaj chciałem porozmawiać trochę o tej pięknej ściance, którą widzicie za mną. Jest to moja największa duma, to jest coś, co zbierałem przez lata, bo tak naprawdę od chyba gdzieś 15-16 roku życia. To nie są tylko zwykłe płyty. To jest po prostu magia zaklęta w tych plastikowych pudełeczkach. Płyt jest ponad 350. Trudno mi też policzyć dokładnie te płyty, bo wiele z nich to są jakby zestawy płyt czy wielopaki. Dlatego powiedzmy, że jest ich około 350, ponad 350. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałem powiedzieć, że gusta moje muzyczne bardzo się zmieniły na przestrzeni lat. I znajdziecie tutaj płyty mniej ambitne, takie, których już nie słucham, ale jednak no trudno wywalać płyty, których już się nie słucha, także będzie tutaj trochę miszmasz, także zapraszam. Miles in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus neo you. I'd leave it all. My acres of land I've achieved. A więc płyty mam pokładane mniej więcej alfabetycznie. Mówię mniej więcej, ponieważ tutaj na pierwszym miejscu jest płyta Avicii. Ona powinna być trochę dalej, ale nieważne. Mamy kurczę, żebym mógł powiedzieć o tym wszystkim, to potrzebowałbym bardzo, bardzo dużo czasu, dlatego powiem pokrótce. Avenged Sevenfold, płyta, którą tak naprawdę kupiłem w ciemno, bo nie znałem tego zespołu, kupiłem ją, strasznie mi się spodobała. Tak poznałem ten zespół tak naprawdę, AC/DC. Pierwszą płytę dostałem od mojego przyjaciela na urodziny i później jakoś poszło, chociaż od bardzo dawna lubię AC/DC, nie jest jakaś tam, nie jestem jakimś tam wielkim fanem tego zespołu, ale bardzo go cenię. After Forever, Arthrosis, Anti-Dread, 30 Second to Mars. Dalej mamy znów niepokładane AC/DC, Adele uwielbiam. Przygoda z Adele w ogóle zaczęła się od piosenki You Make Me Feel My Love. I później jakoś poleciało, jeszcze wtedy nawet nie było znane Rolling in the Deep, bo większość ludzi zna Adele dzięki Rolling in the Deep. Dalej piosenkarka, którą w Polsce bardzo, bardzo cenię. Jest kilka takich, ale to za chwilę powiem. Ania Dąbrowska. Ona jest trochę taką dekadentką i ja lubię dekadentyzm w muzyce, także Ania jak najbardziej tak. Apteka, zespół, którego nie lubię, przesłuchałem raz tą płytę, bardzo mi się nie podoba, czyli polecimy dalej. Sarah Brightman, jakkolwiek to się czyta, świetny głos. James Blunt, Edyta Bartosiewicz, to jest... Są trzy wokalistki polskie, które uwielbiam po prostu i zawsze je będę uwielbiał. Jest to Edyta Bartosiewicz, Kasia Nosowska i Hej i Kasia Kowalska, czyli kobiety lat 90. Brodka. Mam tutaj starą Brodkę, nową Brodkę. Stara Brodka jest... wiecie, jaka jest stara Brodka. Od Grandy zaczęła się prawdziwa Brodka. I trochę muszę przyspieszyć, bo tak naprawdę nie chcę, żeby trwał ten filmik 20 minut, ale zobaczymy. Meredith Brooks, na pewno znacie dzięki piosence, jej poznałem dzięki piosence właśnie tej. Dość znana piosenka. James Blunt uwielbiam za jego głos i teksty. David Bowie, Believe, Birdie, The Boogie Town, Kelly Clarkson, wszystkie albumy Kelly Clarkson. Kiedyś bardzo ją lubiłem, teraz troszeczkę mniej. Tak jak mówię, gusta się zmieniają. Kloster Keller. To jest taki, jeżeli nie znacie, to jest gotycki rock. Kiedyś bardzo byłem zafascynowany tym zespołem. Dalej jestem tak naprawdę. Uważam, że to jeden z lepszych polskich zespołów z tego gatunku, których jest tak naprawdę mało. Koma. Nigdy nie byłem na ich koncercie. Zawsze chciałem. I mam nadzieję, że kiedyś to spełnię. Cool Kids of Dead. Wielka fascynacja moja. Jakieś 2 lata temu. Creed. Kobe Koyat. Agnieszka Chylińska i tam dalej będą też Oena Dido. Bardzo lubię ten specyficzny głos, specyficzny klimat. Duffy, którą poznałem dzięki albumowi Rockaferry. Świetna kobieta.
Drake Russell, Dixie Chicks to jest jedyny zespół country, który po prostu uwielbiam. Jest niesamowicie piękny. Polecam piosenkę You Are Mine, bo dzięki niej ja się zakochałem w tym zespole. Piosenka tutaj, kawałek. Sometimes I wake up crying at night. I dalej lecimy. Ania Dereszowska, byłem ciekawy tej płyty, kupiłem ją w ciemno. Jest całkiem przyjemna. Evanescence, wszystkie albumy. PJ Harvey. PJ Harvey to jest w ogóle kobieta wulkan, świetna. Alex Hepburn za jej głos, niesamowity i charyzmatyczny. I lubię kobiety, które mają takie żylety w gardle, wiecie o co chodzi. Whitney Houston, Hej, Hej to jest moja wielka miłość, jak już wspominałem. Mam ich wszystkie albumy i jestem z nich strasznie dumny, tym bardziej, że wszystkie są podpisane. Prawie wszystkie, większość jest podpisana. Oto podpis Kasi Nosowskiej. Chyba dwie płyty mam niepodpisane tylko, ale na wielu koncertach jej jeszcze będę, także wszystko się nadrobi. Dalej PJ Harvey, Happy Sad. Happy Sad poznałem też dzięki Markowi. Jest dużo muzyki poznaję dzięki ludziom. Dzięki Marek za tą świetną muzykę. Imany, Jimmy Rockway, Nora Jones, taki bluesowy klimat, bardzo ciekawy na gorsze dni. Jest super. Alicja Janosz Vintage. Uważam, że ta najnowsza płyta Alicji Janosz jest świetna. W przeciwieństwie do tych starych, ale wtedy jeszcze była dzieckiem. Kasia Kowalska. Wszystkie albumy. Jestem jej strasznie wielkim fanem. Znaczy strasznie wielkim fanem. Uwielbiam polską muzykę za lata 90. Dlatego Kasia Kowalska jest mi bardzo bliska i teksty są mi bardzo bliskie. Poza tym angażowała się w wiele projektów, m.in. płytę ku pamięci Wojtka Cichowskiego i Republiki. Kaliber 44, jedyna hip-hopowa płyta, która mi się podoba. Żadnej innej nie mam, która by mi się podobała. Avril Lavigne to moja stara miłość. Niestety nie robi już zbyt dużo dobrych albumów. Przykro trochę, ale taka jest prawda. Dwa pierwsze albumy były mega, dalej już było coraz gorzej. Dalej Avril Lavigne Lisowska. Fascynacja Ewiną Lisowską była jeszcze przed programem X Factor, kiedy ona grała w hardrockowym zespole Nurt. Mam gdzieś tą płytę. Tutaj fragmencik. Jeżeli nie wierzycie, że Ewina Lisowska potrafi zagrać dobrą muzykę, oto macie fragment. Anita Lipnicka, Piotr Lisiecki, Leny Krawic, Łzy, Sarah McLachlan. Kurczę, każdy zna chyba piosenkę Angel. I dzięki niej ją poznałem, jest świetną artystką, ma świetny głos, czekam na jej najnowszą płytę. Chyba już nawet wyszła, czyli muszę ją kupić, ach. My Chemical Romance, Metallica, Maroon 5, Marilyn Manson, Moonspiel, Bruno Mars, George Michael, świetny Nightwish. Nightwish za czasów oczywiście Tari Turunen, nie uznaje tego Nightwisha, który jest teraz. Mimo, że mam ich płytę Imaginarium. I Dark Passion Play, Nickelback, dalej znów Kasia Nosowska, tym razem Nosowska, projekt Nosowska, a nie Hej. ONA, trzy płytki, niestety ciężko dostać resztę płyt ONA, oryginalnych. Pink uwielbiam. Dalej Renata Przemek, też bardzo dobra polska wokalistka. Katy Perry, Maria Peszek, Paramore, mam trzy płytki Paramore. Muzyka z Titanica, tu już są płyty, soundtracki. Między innymi z Titanica, Bridget Jones, serialu Dawson's Creek, trochę Glee, muzyka z horrorów, tutaj jeszcze Poland Why Not, gdzie Kasia Popowska wykonuje jedną piosenkę, jakaś RMF-ka, muzyka z Sali Samobójców, Analog od Sabiego, pozdrawiam Sabiego. Teraz pokażę wam parę płytek, które po prostu w tym momencie znaczą dla mnie chyba najwięcej i wiąże się z nimi najwięcej. Już nie będę wybierał od tej, która jest najlepsza według mnie, która najgorsza. Tarja Turunen. Światełko. My Winter Storm. Jest to
płyta z takim samym klimatem, jest to płyta koncepcyjna. Utwory, które są idealnie, utwory singlowe są idealnie dobrane, bo to jest I Walk Alone i Day Life. Kurczę, nie wiem, nie da się chyba tego wyrazić słowami. Okładka jest genialna, strasznie jaram się tą okładką. Niestety w Polsce nigdy nie mogłem zdobyć wersji deluxe tej płyty. Byłem na koncercie Tari Turunen. Robi niesamowite show. Jest to trochę muzyka z gatunku lekko rockowo, metalowo. Wyleciał mi gatunek z głowy. Klosterkeller. Gotycka. Troszeczkę gotyku tutaj jest. Świetna płyta. Krytycy muzyczni się spierają. Dla mnie ta płyta jest po prostu genialna. Kolejna płyta to jest nasza koleżanka YouTube'owa z Ameryki, Lindsay Starling, która bardzo podobała sobie Polskę. Będzie miała swój koncert, była w programie Dzień Dobry TVN. Tą artystkę poznałem chyba dzięki Genie6789, bo ona gdzieś tam o niej wspomniała i później zacząłem jej słuchać. Genialne teledyski, które robi. Genialna skrzypaczka. To jest chyba muzyka bez słów, która jakby najbardziej do mnie dociera. Jest po prostu świetna. Nie jest wybitna, bo trochę brakuje jej do miana wybitnej muzyki, ale to jest na pewno muzyka, która dla mnie znaczy bardzo dużo. Fall Out Boy. Byłem na koncercie tak naprawdę przez przypadek i przez przypadek zaczęła się fascynacja tym zespołem. Oczywiście wszystko dzięki Mareczkowi. Jechałem na koncert The Pretty Reckless i Fall Out Boy tam grali. I wtedy mówię, aha, no to jak już grają tam Fall Out Boy, no to ich poznam. Płyta jest genialna. Niestety to jest jedyna płyta, która według mnie jest genialna. Nie jestem fanem ich wcześniejszych albumów. No jakoś do mnie nie trafiają. Uważam, że to są bardziej, że to jest bardziej taka muzyka dla nastolatek. To jest w pełni dojrzała muzyka. Oni się trochę zmienili. Musieli się rozstać, żeby znów powrócić i nagrać naprawdę genialny album. Jeżeli jeszcze nie znacie, to zachęcam bardzo serdecznie. Kasia Nosowska. Wziąłem album, który najładniej wygląda. Kasia Nosowska jest dla mnie jedną z najlepszych polskich artystek. Jest najlepszą żyjącą polską techciarką. Mówię, album wziąłem przez przypadek. Jest bardzo ciekawy, bo jest w formie takiej książki. To jest album Unisex Blues. Jest po prostu taka fajna okładka. To jest artystka, która dla polskiej muzyki jest po prostu skarbem. Gdyby nie było Kasi Nosowskiej, nie byłoby niczego. Teraz płyta, która mi się absolutnie kojarzy z Orsikową. I dzięki Orsikowej i książce Charlie, czyli Perks of the Being Wallflower, The Beatles stali się dla mnie swojego rodzaju przygodą. Beatlesi to muzyka, to ludzie, to teksty, to czasy, które były genialnymi czasami dla muzyki w Wielkiej Brytanii, chyba na świecie, bo Beatlesomania rozniosła się na cały świat. Kiedyś próbowałem słuchać Beatlesów, nie dałem rady. Teraz uznaję siebie za fana Beatlesów, jestem oczarowany ich muzyką i znów powiem o tym, bo dla mnie najważniejsze w muzyce jest tekst raz i klimat. I The Beatles to jest zespół, który trzyma klimat. Zespół, który jest teraz najlepszym zespołem dla mnie, najwięcej znaczy dla mnie. To jest po raz mój klimat, ponieważ lubię kobiety śpiewające ostrą muzykę i tworzące wokół siebie jakiś tam groźny image. Poza tym teksty strasznie do mnie trafiają. Są teraz nie tylko teksty, cała muzyka jest dla mnie chyba czymś najważniejszym. Jeżeli ktokolwiek pyta mi się, jaki jest mój ulubiony zespół, to bez wątpienia odpowiem wam, że to jest The Pretty Reckless. Jest to zespół, z którym, jak mówiłem, jestem od samego początku. Poznawałem ten zespół od podszewki, znam wszystkie ich piosenki. I te, które wyszły na płycie, i te, które na tej płycie nie wyszły. Kibicuję im strasznie. Tak naprawdę po albumie Light Me Up myślałem, że ten zespół się skończy i nigdy nie wyda kolejnego albumu, gdyż ten album powstawał około 2 lat. I zapowiedzi tego albumu były już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, wyszedł ten album. Niedawno, mam nadzieję, byłem już na ich jednym koncercie, tym, o którym wspomniałem, z Fall Out Boyami. Teraz mam zamiar pojechać do Londynu na ich koncert. Jeżeli też chcecie być na tym koncercie, albo będziecie, to powiedzcie, może wybierzemy się razem. Także ten zespół
jest najlepszym zespołem w tej chwili. Hej. Znaczy The Blitz Reckless. Nie wiem, ile będzie trwał ten vlog. Mam nadzieję, że nie jakoś strasznie dużo. Spociłem się, ponieważ jest bardzo duszno dzisiaj. Także to wszystko, co tutaj jest, mówię. Część rzeczy już nie słucham, bo uważam, że no, trochę w mojej główce się zmieniło i mój gust muzyczny też się zmienił. Zdaje mi się, że na lepsze. Bo myślę, że słucham bardziej świadomie muzyki niż było to wtedy, kiedy miałem 15, 16 czy nawet 17 lat. I co? To będzie na tyle. Dla mnie muzyka jest czymś naprawdę bardzo ważnym. Stąd też ta kolekcja, która będzie się powiększać i powiększać i powiększać. To chyba na tyle. Poznaliście moją kolekcję. Mam nadzieję, że za rok zrobię jeszcze raz podobny filmik, tylko z innymi płytami. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zrobię dyskografię. Wezmę jakąś płytę i pewnie to będzie The Pretty Reckless. I coś o niej więcej powiem. Także trzymajcie się. Cięcie.